Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Gdula i w imieniu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapraszam Państwa na konferencję Nowoczesne technologie w skutecznej walce ze współczesnymi zagrożeniami środowiska naturalnego. A o oficjalne otwarcie konferencji proszę Panią Prezydent Kędzierzyna Koźla, Sabinę Nowosielską. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich naszych mieszkańców Kędzierzyna Koźla i osoby, które przyjechały do naszego miasta, ażeby wygłosić wykład i posłuchać. Odpady to jeszcze kilka lat temu nikt na to nie zwracał uwagi. Były odpady, gdzieś tam się składowało i fizycznie nie zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, jaki mają wpływ na nasze środowisko. Ja tutaj nie mówię do Państwa, bo Państwo na pewno świadomie wszystko wiedzieliście, ale w większości osób my nie wiedzieliśmy, no, pakowali śmieci, sprzedawali, ktoś tam może sprzedawał. A teraz jednak świadomość wszystkich mieszkańców, obywateli jest dużo wyższa. Interesujemy się, gdzie te odpady są, przede wszystkim segregujemy. Interesujemy się, jakie jest zagospodarowanie tych odpadów i jak wpływają na środowisko i jak wpływają na nas. Także świadomość jest coraz większa i wiemy, że coraz więcej innych metod zagospodarowania. My już nie chcemy hałd odpadów. My chcemy dać odpad, który zniknie, ale zniknie w sposób, który nie będzie wpływał na środowisko naturalne, na nasze życie. Cieszę się, że taki cykl wykładów będzie, bo sama jestem ciekawa, jak można zagospodarować odpady nowocześnie i z takim skutkiem, że będzie nam się zdrowiej żyło. Niniejszym otwieram dzisiejszą konferencję. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Szanowni Państwo, nasza konferencja złożona będzie z trzech wykładów naukowych, po których nastąpią dwie prezentacje komercyjne, takie możemy nazwać. Na początek o zabranie głosu i wygłoszenie wykładu poproszę znakomicie znanego w Kędzierzynie Koźlu pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Jacka Kijeńskiego. Pan profesor jest przedstawicielem Politechniki Warszawskiej. W Kędzierzynie Koźlu znany przede wszystkim ze względu na to, że jest prezesem zarządu głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii w Instytucie Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Moślickiego w Warszawie. Nam pan profesor Jacek Kijeński zaprezentuje wykład w poszukiwaniu drogi do odpadu ostatecznego. Serdecznie zapraszam Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim Pani Prezydent i wszystkim tym, którzy przyczynili się do dzisiejszego spotkania, podziękować za zaproszenie. Ja z ogromną przyjemnością kolejny raz zjawiam się w moim ulubionym mieście, a właściwie dwumieście Kędzierzynie-Koźlu. Od wielu lat, to chyba od drugiej połowy lat 90. mam przyjemność tutaj bywać, to dzielić się z Państwem spostrzeżeniami na temat rozwoju przemysłu chemicznego, również w zakresie rozwoju, w zakresie polityki postępowania z odpadami. No a również miałem wielokrotnie uczestniczyć przyjemność w różnych uroczystościach związanych z jubileuszami zakładów, które są bliskie. Ja tam kiedyś jakąś swoją cegiełkę też włożyłem w rozwój kadry i rozwój redukcji kwasów tłuszczowych w zakładach, której to już dawno redukcji się nie robi, a może kiedyś ona wróci. W każdym razie jest mi bardzo miło pojawić się tu kolejny raz. Ja chciałbym jeszcze przedstawić się od tej strony obywatelskiej, ponieważ będziemy mówili o
chronię środowiska, to zawsze warto powiedzieć, w którym miejscu czasu i przestrzeni człowiek się znajduje. Ja jestem ojcem sześciorga dzieci, z czego sporo jest poniżej 13 lat. Mam jeszcze dwa psy Staffordshire Bull Terrier, które są potężne, ale bardzo wrażliwe na to, co się wokół nich dzieje. No ale bym zapomniał, mam jeszcze, bo to się kocha mnie bardzo, ale trudno się przyznać, mam jeszcze dwoje wnętrząt. I wobec tego sprawy, które są związane ze środowiskiem i z oddziaływaniem środowiska na nas są mi niesłychanie bliskie. Odniosłem również pewne sukcesy. W latach 90. spowodowałem zdjęcie z bloku w Warszawie anteny sieci komórkowej i to była jedyny taki akt zdjęcia tego z dachu. Doprowadziłem również w swoim czasie do tego, że pod Puławami w takiej uroczej gminie nie powstała ferma wiatraków. No i wreszcie dawno temu byłem jednym z opiniodawców, którzy spowodowali, że Oświęcim nie wziął w zakresie produkcji z terenu zdolności produkcyjnych na swój teren z Włoch. To miało wyglądać tak, że będą dolary i odpady, a instalacja będzie właśnie u nas, natomiast produkt z powrotem do Włoch pojedzie. To jest właśnie taka typowa polityka, jak nie powinno być. Ale, proszę Państwa, przechodzimy do tematu mojego wystąpienia. Poszukiwamy drogi do odpadu ostatecznego. No w popiół się obrócisz, wszystko kiedyś będzie odpadem ostatecznym. I myślę, że mówiąc o polityce postępowania z odpadami, musimy rozpatrywać dwa aspekty. Dzień dzisiejszy to w jaki sposób nasze metody utylizacji odpadów, likwidacji odpadów oddziaływują na nas i wreszcie to, co jest tym fingerprintem, jak to się mówi, a właściwie footprintem, odciskiem nogi, który zostawiamy na naszej ziemi i to jest ten odpad ostateczny, bo wszystko, co wiemy doskonale zresztą, prawo zachowania mas działa, podstawowe prawo chemii i wobec tego każda utylizacja, każde wykorzystanie czy niszczenie odpadów prowadzi do tego, że powstaje to, co jest odpadem ostatecznym. No i ten odpad ostateczny to będzie ten footprint na pokolenia, który pozostanie w naszej ziemi, na ziemi czy w naszej atmosferze, bo bardzo trudno będzie to usunąć. I wobec tego właściwie jest to równie ważne jak to, czy mamy nieprzyjemny zapach w sąsiedztwie, którego nie powinno być oczywiście, czy mamy jakieś szkodliwe emisje. No i o tym będzie ta historia dzisiejszego wykładu. Proszę Państwa, ja zacznę, to jest mój ulubiony poeta, mój idol z Tomaszowa Mazowieckiego, Julian Tuwim i bardzo dla mnie istotny fragment Balu w operze. Jadą ze wsi wozy aprowizacyjne, jadą na wieś wozy asenizacyjne. Proszę Państwa, młodsi, którzy są na sali, pewnie nie pamiętają słowa asenizacja, to jest utylizacja tych odchodów, odchodów ludzkich, odchodów zwierzęcych. Prawda jest taka, że w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, to tak to wyglądało. Aprowizacja do miasta, a to G za przeproszeniem tam i do ziemi, bo to miał być nawóz. Przypomnę, że nikogo nie interesowało w tamtych czasach, jaka jest różnica pomiędzy obornikiem a gnojowicą i to wszystko razem właśnie to było to, co w tych wozach asenizacyjnych jechało, żeby poprawiać stan gleby i wydajność plonów. Proszę Państwa, coś musiało być na rzeczy, skoro Julian Tuwim tak to dosadnie pokazał. Myślę, że my ciągle jeszcze w obszarze tego się znajdujemy. To jest tylko zmieniona dekoracja, ale o tym za chwilę. No proszę Państwa, ja mam zwyczaj, jak pamiętacie, pokazywania czasem reprodukcji różnych. To jest taki współczesny malarz argentyński, który maluje w Paryżu, nazywa się Rob Gonzalez. Jest to człowiek, któremu bardzo bliskie jest środowisko. No i tu mamy pokazane, to jest tak powiedzmy trochę bardziej na lewo ode mnie, tak bym się umiejscowił, jeżeli chodzi o moje podejście do ochrony środowiska, że
chcielibyśmy od razu, nawet jeżeli to będzie sztuczne, takimi taflami, żeby ten nasz świat dookoła był tak bardzo przyjazny, wspaniały i pro, wszystko to, co się tam za tym pro da napisać. No niestety tak nie jest. Nic nie może być idealne. Przypomnę tutaj barda mojej młodości o nasza koftę. Nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. Albo właściwie odwrotnie, zjeść ciastko i mieć ciastko. Wobec tego nasz świat jest światem kompromisów. Proszę Państwa, to są przepisy, które są w Unii. Nie będziemy ich omawiać. Ja chciałbym pokazać tylko, jak bardzo trudno jest w tej chwili wybrać kierunek taki właściwy, który będzie jednocześnie kierunkiem poprawnym. Znamy doskonale 10 przykazań, mamy duże trudności, żeby te wszystkie 10 przykazań jednocześnie w swoim życiu, ja przynajmniej mam takie trudności, żeby to się udało zrobić porządnie. No to teraz popatrzmy, jeżeli tych przykazań jest tyle i większość z nich jest wewnętrznie sprzecznych, bo jestem w stanie to wykazać, no to sytuacja jest naprawdę trudna. Proszę Państwa, no bardzo chętnie się przedstawia ten nasz świat, przyszłość naszego świata. Tutaj, no i właśnie te worki. Z pewnym mitem będę się starał zaraz rozprawić. Proszę Państwa, nie będziemy omawiać tutaj, bo na to absolutnie nie ma czasu, jak wygląda sytuacja odpadów komunalnych w Polsce, ale muszę tutaj powiedzieć jedno. Ilość odpadów na mieszkańca to jest miara standardu życia. I to o tym musimy pamiętać, że świat się nie będzie rozwijał jednocześnie przy zmniejszającej się ilości odpadów, nawet jeżeli będziemy mówili, że rośnie świadomość społeczna. Bo tak nie będzie. Życie godne, to co chcemy nazywać życiem godnym, to jest również niestety produkowanie odpadów, bo w elementach życia godnego jest nasza chęć posiadania nowego, jest nasza chęć zmiany ubrania, nowy samochód, nowe sprzęty, chociażby ten element. No i wreszcie jeszcze jedna sprawa, która człowiekowi towarzyszy właściwie od początku cywilizacji, a mianowicie sprawa marnotrawstwa. W Stanach Zjednoczonych, jak policzono, a policzono dosyć dokładnie, ponad 30% żywności marnuje się. Jest wyrzucanych na śmietnik. Nie jest to wynik działania pojedynczych obywateli. To są sieciowe restauracje, to są te wielkie sieci handlowe, to samo jest u nas. Proszę Państwa, jest to marnotrawstwo. Ktoś tam policzył, że nie byłoby problemu zrównoważonego rozwoju w kontekście wyżywienia przez bogatą północ południa, gdyby tego marnotrawstwa nie było, ale nie ma również sposobu, żeby to w sposób prosty rozwiązać, dlatego że to, co jest żywnością naszą podstawą, no to niestety nie jest trwałe, a jakbyśmy chcieli, żeby było trwałe, to byśmy nie chcieli i słusznie tego jeść. Musimy mieć tego świadomość. Proszę Państwa, no tutaj są takie różne tam napisane prawdy, które podaje nasze Ministerstwo Środowiska. Ja w nie trochę wątpię, zaraz do tego wrócę, bo kiedyś nie tak dawno, 4 lata temu przeprowadziliśmy taką ogólnopolską analizę, jeśli chodzi o odpady tworzyw polimerowych. Kierowałem takim wielkim projektem zamawianym, w którym uczestniczyły właściwie wszystkie najmocniejsze w Polsce środowiska związane z otrzymywaniem tworzyw polimerowych, z ich przetwórstwem, tym tak zwanym recyklingiem. I myśmy dokonali pewnych ocen. I te oceny są zupełnie sprzeczne z tym, co jest w rocznikach statystycznych, dlatego że myśmy się opierali na łańcuchu produktowo-surowcowym. To znaczy, ile jest wytwarzane, to co jest wytwarzane w końcu musi na śmietnik trafić. Coś jest importowane, to można bardzo dobrze zbilansować. Sytuacja wygląda tak, że na wysypiskach legalnych, nielegalnych, w lesie i wszędzie indziej, gdzie tylko można wyrzucać nielegalnie odpady, w roku 2020 będzie 30 milionów ton tworzyw polimerowych. Polska poddaje recyklingowi około 300 tysięcy ton rocznie. Przy strumieniu 2,5 miliona ton, który
na ten nasz rynek wpływa. To daje bardzo dużo do myślenia i stwarza konieczność stworzenia systemu. Nie tego, że tutaj w Częstochowie jest śmieciorzeca, ktoś inny robi w Gliwicach na terenie, w Zabrzu na terenie dawnej koksowni, produkuje paliwa, ktoś inny tam pirolizuje opony, nie wie co z sadzą zrobić. Pamiętajmy o tym, że każde takie działanie niestety dziś nie jest systemowe, nie działaliśmy, żeby to uporządkować i każde ma w sobie od razu w zarodku problem. Proszę Państwa, no tutaj jak się mówi o przyszłości, to się mówi, że wild dumping będzie zero, nie będzie dzikiego składowania, oczywiście być może nie będzie niekoncesjonowanych składowisk, ale zaraz pokażę, co będzie. Proszę Państwa, inaczej mówiąc, straszy się nas, tak? Dziewczyna jest prawdziwa, to krokodyl jest z gumy. To nie jest taka panienka gumowa, tylko ten krokodyl jest z gumy. No i to jest taka wizja. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli tych problemów nie rozwiążemy, to to nas prędzej czy później czeka. Proszę Państwa, no a jak jest w Europie? To jest piramida, która pokazuje priorytety. Proszę Państwa, najważniejsze zapobieganie. Ja już powiedziałem, zapobiegać się nie da, bo odpadów nie będzie, jak spadnie produkcja. Jak spadnie produkcja, to nie będzie miejsc pracy. Nie będzie zaspokojone nasze pragnienie nowego ubrania, nowego telewizora, sprzętu gospodarstwa domowego i tak dalej, i tak dalej. No, nie będzie się interes kręcił. Jak się interes nie będzie kręcił, to świat wpadnie w nędzę. Wobec tego, proszę Państwa, zapobiegać, no nie można, nie można człowiekowi powiedzieć, że na jednym ubraniu chodzić 10 lat, jeździć tym samym samochodem 25 lat, co nie znaczy, że ten samochód przez 30 lat nie będzie jeździł, tylko już w różnych rękach, a każdy po drodze ma nowy, a tam gdzieś się nowy wyprodukuje. Proszę Państwa, ogród wtórny. Jak byłem dzieckiem, tutaj jest on w drugim miejscu. No w każdym razie jest ogród wtórny jako drugi. Były butelki. Sam zbierałem butelki. Mieszkałem przy Teatrze Ateneum w Warszawie. Tam jest wał kolejowy od linii średnicowej, tuż przy tunelu. I tam w tamtych czasach nic nie było zbudowane na tym wale. To było takie miejsce do grania w piłkę, gdzie panowie po pracy, bo w tamtych czasach takie były rozrywki, z teczkami przychodzili, siadali na teczkach, rozpijali, a myśmy chodzili, butelka kosztowała złotówkę. Skrzętnie zbieraliśmy, bo oranżada mandarynka kosztowała 2,30, więc dwie butelki i 30 groszy, już była wielka przyjemność. A jak kwadratowa butelka po winiaku na jarzębiaku, to kosztowała 1,60 zł. I potem się dowiedziałem, jak już byłem dorosły, że w Polsce nie rozwiązano skupu butelek. Wobec tego, proszę Państwa, obrót wtórny nie istnieje. Uwierzcie mi, nie istnieje. Sam pracowałem 3 lata w Szwajcarii. Szwajcarzy są skrzętni. Jedyne, co się udawało porządnie w obrocie z wtórnym utrzymywać, to były butelki z poliwęglanu w supermarkecie, bo tam był depot 70 rapów, prawie franka się płaciło za taką butelkę i rzeczywiście wszyscy z tymi butelkami tam krążyli. Ale proszę zobaczyć, no, nie może tak wielka organizacja jak Unia budować przyszłości i tego wszystkiego widzimy, jakie są składowiska, widzimy, zaraz zobaczymy zresztą, jak jest w lesie, a my tutaj mówimy o zapobieganiu i obrocie wtórnym. No z tym obrotem wtórnym to pamiętam taki dowcip jeszcze, chociaż to były ciężkie lata wojny, więc on trochę był niesmaczny, ale był taki dowcip w polskich dywizjonach RAF-u, że we mgle samolot zginął, no i jakaś dziura w tej mgle, z chmur wylecieli i ten mówi, już wiem, że jesteśmy nad Szkocją, bo papier toaletowy się suszy na sznurkach. Więc proszę Państwa, no to jest ten obrót wtórny. Recykling mechaniczny. O, proszę Państwa, robimy to, tylko robimy to i robimy sobie problem. Jak Gazeta Wyborcza taką wielką na całą stronę reklamę pokazuje, to na przykład z butelki z PET-u robimy inną butelkę z PET-u. A nie robimy, dlatego że butelka z PET-u, odpad PET-u poddawany ponownemu przetwórstwu nie widzi temperatury, właściwie nie czuje temperatury,
która by umożliwiała zastosowanie tego do przeznaczenia spożywczego. Z tego możemy sobie z tego zrobić butelkę, ale butelkę do płynu do mycia agresywnego czy czegoś takiego, a tak naprawdę to robimy włókna. Robimy włókna poliestrowe i tam robimy z tego różne takie chińskie ubrania. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz trzeba pamiętać. Woda. Woda, my jesteśmy na 23. miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość czystej wody na głowę mieszkańca. Natomiast recyklingu mechanicznego nie ma bez mycia. Nie ma bez mycia. Ja się zetknąłem i to, jeżeli tu są tacy ekolodzy głębocy, ludzie, którzy są przekonani o takim bardzo dalekim pójściu, podam przykład. Ulotka w szkole, którą dostały moje dzieci, wszystkie w czterech różnych klasach, i w tej ulotce napisane, że owoce należy myć w misce, nie w bieżącej wodzie. No oczywiście pierwszy owoc, który umyjemy, to będzie umyty, ale pozostaje nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy wodę oszczędzać. I jednocześnie w tej samej szkole, na zajęciach, które służą przybliżeniu ochrony środowiska, które się tam odbywają wtedy, kiedy jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska, mówi się dzieciom, że powinny pilnować, żeby rodzice, jak na przykład wyrzucają butelkę po oleju, to ją wymyli. No bo oczywiście butelka po oleju nie nadaje się, żeby gdziekolwiek do segregowanych odpadów ją rzucić. Proszę Państwa, no to są sprzeczności. Recykling surowcowy jest oczywiście fajny, ale nie wszystko da się z powrotem do monomeru odwrócić, a już w szczególności do w sposób taki, żeby to się opłacało zagospodarować. Jak Państwo widzą, na samym dole jest recykling energetyczny, czyli odzysk energii. Bardzo długo się mówiło, że to ma być odzysk energii, ale ponieważ nie polega tylko na spalaniu, tylko na przykład na tworzeniu alternatywnego paliwa, to dlatego z powrotem wróciliśmy do terminu recyklingu. No i oczywiście składowiska, wszyscy wiemy, co to jest. Tego ma nie być. Proszę Państwa, tu króciutko nie będziemy dyskutować. To jest historia z Chemical Engineering News, American Chemical Society. Mniej więcej 2 lata temu to pokazano. To tylko chodzi o to, że to wszystko nie są takie proste rzeczy. Bo na przykład się mówi, używajmy toreb z papieru, bo one są bezpieczne dla środowiska. Proszę Państwa, tutaj jest pokazane, ile energii, takiej energii nie odnawialnej się stosuje do otrzymania. A tu mamy ilość wody, która jest potrzebna. Ile się wody w papierniach używa, to wszyscy wiemy, więc każdy, kto będzie mówił, że papier jest lepszy od tworzywa polimerowego, jest w głębokim błędzie. Natomiast najlepsze rozwiązanie jest tam daleko, wielokrotnego użytku torba z polietylenu, która zawiera 40% recyklatu. Tylko że z tym recyklatem to też tak jest, że jak już go tam z tego wysypiska będziemy selekcjonować i oczyszczać, no to powstanie problem wieku. No bo nikt nie ma napisane, ile to już kursów przeżyło, w jakich warunkach, jaka jest historia tego tworzywa, czy działało w wysokiej temperaturze, na świetle i tak dalej. Bo polimery, proszę Państwa, nie zużywają się tylko jako kształtka wyrób, tylko zużywają się również w środku łańcuchy polimerowe, niestety. Proszę Państwa, tutaj robiliśmy taki słot, co jest najtańsze i najmniej szkodliwe jednocześnie dla środowiska. Ja nie będę teraz uzasadniał, bo to mógłby być wielki referat. Proszę zobaczyć trójkę, 15% recyklingu mechanicznego i 85% recyklingu energetycznego, niekoniecznie spalanie. Spalanie tu jest napisane, ale ja na przykład, co za chwilę pokażę, jestem wielkim zwolennikiem zgazowania. Tworzywa są bliskie budową ropie naftowej, mają wysoką zawartość wodoru. Wodór można z nich odzyskiwać.
No, proszę Państwa, straszy się nas torbami, tak? I wychodzi z torbami. Ja ze zdumieniem przeczytałem poważne teksty, w których autorzy, którzy się naprawdę na rzeczy znają, piszą tak. Gdzie się rozejrzą w środowisku, w lesie, na łące, to torby leżą. Proszę Państwa, nie leżą torby puste. Torby puste to leżą, jak jedzie tam taki, co się zajmuje logistyką na wysypiska i wiatr wieje, albo mu jakaś tam siatka pęknie i się wysypią te torby i wiatr niesie, to torby są. Ale tak naprawdę to tych toreb nie ma. Jest co innego. Są torby zawartości. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Z torbami mamy walczyć tak, że mamy zrobić torby, które będą biodegradowane. Proszę Państwa, zaraz to skomentuję. Jest to strata energii, ucieczka entropii, po prostu wariactwo. Proszę zobaczyć, ile potrzeba energii, żeby taką torbę, żeby zrobić coś z polietylenu, finished product, to na przykład może być właśnie taka torba. Na jedno jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. Tutaj ten wiersz to jest przetwórstwo. My, mówiąc na przykład o tworzywach biodegradowalnych, zapominamy o tym wkładzie energetycznym, bo na przykład taki polilaktyd kwasu mlekowego, który jest jedynym tworzywem, które może próbować zastępować poliolefiny w pewnych zastosowaniach opakowaniowych. Proszę Państwa, tam nakład na przetwórstwo energetyczne jest znacznie większy niż w przypadku prostych poliolefin. I teraz popatrzmy. Ogromną ilość tej energii możemy odzyskać poprzez spalenie. Ale tak jak powiedziałem, spalenie jest łatwiej policzyć niż zgazowanie, bo tam trzeba by jeszcze pokazać, co ze zgazowania by było. Wobec tego ja nie pokazuję tego jako jedynej drogi, tylko pokazuję, jak dużo energii możemy odzyskać. Proszę Państwa, zostałem upoważniony przez Plastics Europe kilka lat temu do tego, żeby to bez przerwy pokazywać. Jedna taka torba to jest 7 minut świecenia 40-watowej żarówki. Jedna taka torba. I tą torbę, jak ją robimy torbą biodegradowalną, to tą energię wypuszczamy do atmosfery. Ale depozyt, proszę Państwa, jeszcze będzie zostawał. Tutaj pokazanie kosztowe też nie będziemy tego analizować. Proszę zobaczyć, recykling mechaniczny kosztuje najwięcej, natomiast odzysk energetyczny, bo pomijmy ten landfill, pomijmy składowanie, jest znacznie tańszy i to jest kolejna przesłanka, w którą stronę iść. A teraz taka krótka historyjka. Zdjęcia może nie są fantastyczne, bo ja je robiłem komórką, bo się w kropki. Jak byłem w lesie pod Puławami z przyjaciółmi z zakładów, gdzie były piękne podgrzybki, ja ich nie pokazuję, bo mam tam w prezentacji gdzieś, bo żeby nie robić nikomu apetytu, bo to trzeba jeszcze do jesieni poczekać. No i w tym lesie natknęliśmy się na to. Tutaj jest torba, w tej torbie to jest w ogóle azbest w środku, ale to pomijmy. No mamy torbę i ona sobie leży w stanie świeżym. Tutaj jest inna torba, która już zaczyna degradować. To jest wszystko w jednym lesie w promieniu 50 chyba metrów. A tutaj mają Państwo, jak już torba zdegraduje, to co zostanie w lesie? Zostaną buteleczki, opakowania po majonezie, puszki po rybkach i te wszystkie rzeczy. I tego nikt nigdy nie zbierze, natomiast ktoś tam będzie triumfował, że zrobił torbę biodegradowaną. O, proszę Państwa, to tego nikt nie nosił pojedynczo do lasu. Tu były torby, tylko one zdegradowały. No, bezczelność ludzka jest wielka, proszę zobaczyć, ktoś nawet krzyż z cmentarza przywrócił do tego lasu. To już dla mnie był szok, no ale to jest właśnie... Proszę Państwa, jak nie umiemy walczyć z chamstwem w sposób edukacyjny, nakazowy, inny, to uniemożliwmy przynajmniej to, żeby tamte pokazane wcześniej atrybuty odpadów pozostawały w środowisku. Ja jeżdżę do Płocka przez taką miejscowość Góra, tam jest mały lasek, który jest ulubiony przez okolicznych mieszkańców do wyrzucania śmieci. Pomimo, że mają zryczałtowaną opłatę, wywożą wory ze śmieci.
ale te wory nie są biodegradowalne i co miesiąc gmina jeździ tam traktorem i te wory zbiera. Jak to będzie luzem, proszę Państwa, nikt tego nigdy nie zbierze, bo nikt nie będzie miał pieniędzy na to, żeby ktoś tam w rękawicach poszedł i pojedyncze puszki zbiera. Proszę Państwa, to pan profesor Wielgosiński jest specjalistą w tych bilansach energetycznych. Ja w to nie będę wnikał. Tu mamy takie metody termiczne oraz to przetwórstwo mechaniczno-biologiczne to już chyba odchodzi w przeszłość, więc nie będę mówił. I wreszcie fermentacja, kompostowanie, jeżeli chodzi o odpady komunalne. Proszę Państwa, no mówi się o tym, że ta fermentacja to jest przyszłość, kompostownik, bo jeszcze to, co z kompostownika powstanie, no to się tam do czegoś nada, ale zwolennikom proponuję, żeby stanęli w pobliżu takiej kompostowni, wtedy, kiedy jest róża wiatrów. Zapewniam, że to balsamiczne powietrze jest znacząco gorsze od powietrza z wysypiska. Znacząco gorsze, ale to jest zawsze sprawa wyboru. Natomiast, proszę Państwa, metody termiczne, piroliza, zgazowanie i spalanie. No, zanim przejdę do tego, to chciałem pokazać, jak wyglądają nasze marzenia. To jest hinduistyczny obraz tego, jak najlepiej powinien być zorganizowany świat, że właściwie od noworodka do tego tutaj umarlaka i potem na nowo, że właściwie wszystko jest w ciągłym obiegu. Przyroda nam pomoże, nie pomoże, bo nie da rady, ale no, to jest nasza idea. No więc słów kilka o tym, na czym polega termoliza. Bardzo krótko, bo prawdopodobnie wszyscy wiedzą, ale jak ktoś by nie wiedział, to jest tak. Umieszczamy, wyobraźmy sobie piec, na przykład rusztowy, umieszczamy w tym piecu albo autoklaw, umieszczamy w tym piecu biomasę, wobec tego to, co zawiera odpady organiczne i zaczynamy ogrzewać. No i grzejemy, jak osiągamy temperaturę 100 stopni na normalnej szerokości geograficznej, to woda zaczyna uciekać. I rozpoczyna się pierwszy etap, który jest etapem odwadniania. No potem powoli podnosimy temperaturę. W temperaturze około 400 stopni zaczyna się proces rozkładu, czyli rzeczywistej termolizy. Zaczynają odchodzić lotne części, ale nie zawsze lotne, nie wszystkie są lotne. Coraz większe fragmenty się odrywają. No i pozostaje zubożony wodór, bo wodór niestety ucieka do tych części lotnych. I wszystko się tak dzieje coraz bardziej intensywnie, aż do temperatury. Oczywiście związki, które tam powstają, nie są specjalnie przyjemne. To są związki tlenowe, czasami chlorowe. Wiele roślin zawiera chlor w postaci NaCl, no więc potem się pojawiają pochodne chlorowe, aż dochodzimy do temperatury 800 stopni Celsjusza, kiedy wydzielająca się ciągle woda nabiera własności utleniających. Znane to jest, najlepszym przykładem był trzeci blok energetyczny w Czernobylu w czasie gaszenia grafitu właśnie, no to mieliśmy to działanie. No i proszę Państwa, możemy tak postępować, aż temperatura będzie rosła, no bo potem zaczyna się to samo nakręcać, nawet wtedy, kiedy nie dostarczamy tlenu. No a w którymś momencie około temperatury 1600 stopni zacząłby nam dwutlenek węgla, który tam jest wydzielany, z powrotem rozkładać się do tlenku węgla i pogłębiać nasze kłopoty. Proszę Państwa, no i to mniej więcej tak wygląda piroliza. Jak ona jest krótka, tutaj mamy produkty uboczne, gaz i koks, ale to, co dostajemy głównie, to jest olej. Ja zapomniałem włączyć do prezentacji, żeby tym, co nie widzieli, żeby zobaczyli. To wygląda jak produkt asenizacyjny, to, co tam jest, i wartość też ma taką jak produkt asenizacyjny jako paliwo. To jest połowa wartości opałowej paliw mineralnych, związki tlenowe, żyje ciągle, smoła będzie wypadać ciągle. Są tacy, którzy chcą to podrasować wodorem, to się nazywa upgrading wodorem.
znam się trochę na tym, bo jestem prezesem Polskiej Platformy Paliwowej Wodoru, Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych. No i proszę Państwa, większa część tego wodoru, który jest w procesie używany, służy do produkcji wody. No więc jak ktoś jest za tym, żeby z wodoru robić wodę, to można tu się w to bawić. Proszę Państwa, teraz właśnie o spalaniu. Wiemy, co to jest? To jest obraz biblijny. To jest Gehenna. To jest Gehenna. To też jest Gehenna, proszę Państwa, droga przez Gehennę, ale Gehenna to pierwsza spalarnia śmieci. Za murem Jerozolimy wyrzucano śmieci. Temperatura w Jerozolimie wiadomo jaka, wobec tego, żeby uniknąć plag związanych z chorobami, epidemii, to palono. Ja przypomnę również, to też jest ewangeliczne, że w mistycznym, w alchemii mistycznej przez długie lata, nie tylko u różokrzyżowców, pojawia się symbol Jezusa Chrystusa jako ogień oczyszczający. Proszę Państwa, ogień oczyszcza wszystko. Przypomnijmy sobie alchemię. Pierwsza operacja alchemiczna to jest kalcynacja. Kalcynacja po łacinie to nie jest to, co teraz takie wygrzewanie, tylko to jest spopielenie. To oczyszczanie poprzez spalanie, no to jest właściwie już od tamtych czasów, przynajmniej w naszym umyśle, droga do tego, żeby to, co powstanie, było maksymalnie czyste. Proszę Państwa, no tutaj te różne metody, tu napisałem spalanie, to są oczywiście różne metody termolizy, które w zależności od warunków, w jakim są prowadzone, no, prowadzą do różnych produktów. Dwa ostatnie wiersze, ta fermentacja i te MBT, proszę Państwa, to nie jest żadne paliwo, nie łudźmy się, że ktoś z tego zrobi paliwo, zresztą zgodnie z zasadą, że z piasku albo czegoś gorszego się bicza nie ukręci. Proszę to pamiętać, to jest proszę Państwa taka prawda niezbywalna, natomiast tutaj rzeczywiście możemy zmierzać do tego, żeby otrzymywać energię elektryczną, parę. No w spalaniu to raczej byśmy się ograniczali do tej 70-stopniowej wody, dlatego że jak będziemy spalać odpady komunalne, no to niestety to nie jest za wysoka wartość opałowa. No i jeżeli chodzi o ten cykl Carnot, no to proszę Państwa, tutaj nie można za dużych sprawności oczekiwać, jakieś specjalne kopły, więc znacznie lepiej jest robić z tego ciepłą wodę, gorącą wodę, oczywiście wtedy, kiedy jest odbiorca. Wiele o tym nie myśli, bo buduje spalarnię, ma wodę, tylko z tą wodą nie wiadomo, co robi. Zresztą w drugą stronę też się o tym nie myśli. Problemem kilku miast szwedzkich na wybrzeżu położonych jest zimna woda, którą z pomp ciepła dostają i nie wiadomo, co z tą wodą zrobić, bo jej też tak samo jak ciepłej wody nie można spuszczać. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, moda na współspalanie. Ja już nie mówię o tym, że jeżdżąc do Płocka jestem świadkiem, jak tam w kierunku łódzkim, bo tam lasów za dużo nie ma, masztowe sosny i świerki jadą do tego, żeby stanowić zielony wsad w elektrociepłowniach, ale proszę Państwa, współspalanie to jest naprawdę nędza. Ja mówię o odpadach organicznych, wszystko jedno, patyki czy nawet to drewno, czy jakieś inne formy organiczne, dlatego że jest bardzo duża różnica wartości opałowej i ta organika w tych warunkach tak naprawdę do końca się nie spala. Tam się dodatkowo wydzielają niebezpieczne związki w czasie tego częściowego spalania. No, w efekcie mamy to, jeżeli chodzi o emisję, co Państwo mogą zaobserwować na szklanych ekranach, które przed kominkami stawiamy, co tam na tych ekranach kondensuje, to samo będziemy mieli, bo jest to wynik tego, że niestety różnica wartości opałowej tutaj jest zbyt duża. Natomiast tu jest pierwszy wielki plus zgazowania, dlatego że w zgazowaniu możemy wszystko razem. Tam nie ma różnicy, tam tego problemu mieć nie będziemy. Proszę Państwa, tutaj nie będziemy za długo mówić, dlaczego zgazowanie. No już Jules Verne w tej swojej najwspanialszej chyba książce, Tajemnicza wyspa, to napisał to, co jest napisane tutaj, że wodór i tlen staną się paliwami przyszłości.
Ja w to głęboko wierzę, przy czym jedną rzecz chciałbym zastrzec. Nie wodór, który będzie pochodził z elektrolizy wody. Bo jak chcemy poważnie mówić, proszę Państwa, o energii, to nie będziemy zamiast do samochodu, który ma baterię, wsadzić wtyczkę z gniazdka i naładować tą baterię, wkładasz tej wtyczki do elektrolizera, żeby zrobić wodór. Proszę Państwa, to jest nonsens, absurd. Ten wodór potem trzeba skraplać. Żeby Państwo mieli świadomość, sytuacja jest taka. Jeżeli mamy 100 megajuli na wyjściu, powiedzmy, z wiatraka, niech to będzie wiatrak, nie lubię wiatraków, ale niech będzie wiatrak, 100 megajuli, to jeżeli załadujemy tą energię, oczywiście zmieniając rodzaj prądu, biorąc pod uwagę sprawność ogniwa baterii w samochodzie, to dostaniemy około 62 megajuli z tych 100 megajuli prądu z wiatraka. Jeżeli to samo zrobimy z wodorem, uwzględniając sprawność najlepszych protonomembranowych elektrolizerów, uwzględniając ciepła skraplania, ale lepiej skraplania, lepiej niż sprężania wodoru, straty w transporcie, straty w magazynowaniu i tak dalej, to dostajemy 34 megajule. To pytanie jest, po co robić wodór? Ale jeżeli wodór zrobimy z czego innego, na przykład ze zgazowania, to cena tego wodoru i sprawności są zupełnie inne. No proszę Państwa, zgazować można wszystko. I muszę powiedzieć tak, że dla mnie zgazowanie to jest ten kierunek, który stwarza ogromne możliwości, bo gaz możemy wykorzystać w tych układach IGCC, możemy z tego robić autotermiczne układy procesowe dla przemysłu chemicznego, zrobić z tego gazu, doczyścić go do gazu syntezowego, bo oczywiście niektórzy myślą, że to od razu ze zgazowania gaz syntezowy leci i tylko tam jeszcze ciepło z reaktora atomowego te resztkowe wziąć i się z tego zrobi Fischera-Tropsza. Mają Państwo przed sobą absolutnego przeciwnika energetyki jądrowej. Jestem nieprzejednanym wrogiem. Uważam, że w tej chwili przy tym poziomie kultury technicznej, cywilizacji technicznej ani Polska, ani inne kraje nie są przygotowane. Zalecam, ukazała się chyba ze 3 dni temu w PWN-ie książka amerykańskiego dziennikarza, która pokazuje wypadki, jakie były z bronią jądrową w armii amerykańskiej w przeciągu ostatnich 40 lat, bo urządzeń idiotoodpornych, proszę Państwa, jeszcze nie wymyśliliśmy. Wobec tego tutaj od razu mówię, ale no, naprawdę można wykorzystać ten gaz przede wszystkim do syntezy metanolu. Tutaj tylko pokazuję, że zgazowanie biomasy to są bardzo klasyczne procesy. Carbo-V to już chyba z 15 lat ma ten proces. Całkiem przyzwoity gaz syntezowy z tego się dostaje. Silvagaz, no też niezły, chociaż o przewadze zdecydowanej tlenku węgla. Klasyczny proces chorem to jest biomass to liquid do otrzymywania, na końcu jest ten Fischer-Tropsch. Proszę Państwa, wolę metanol. Nawet żeby z metanolu potem zrobić benzynę, robiliśmy to, mamy patenty. Wprawdzie połowa produktu to jest woda, ale w Fischer-Tropschu też jest dużo wody, ale benzyna z metanolu ma liczbę oktanową powyżej 80. Benzyna, którą dostajemy w klasycznym Fischer-Tropschu, nie sięga 70, albo ma 70, więc to jest ogromna różnica. Tu jeszcze inna metoda zgazowania. Proszę Państwa, chciałem pokazać, że świat to niby tak leci do przodu, ale niewiele. To są baterie koksownicze, to jest połowa XIX wieku w Niemczech. Nikomu się nie udało do dziś zmienić gazu koksowniczego, żeby było więcej niż 70% wodoru. Marek Książko mi bez przerwy powtarza, że się nie da. Bo ja już mówiłem, na ten metan coś tam do tej baterii nie opłaca się, nie da się. Wiedzą Państwo, że to jest ogromne ograniczenie, bo z gazu koksowniczego ze Rzeszowic nie możemy wyciągać metodą pressure sink adsorption, nie możemy wyciągać wodoru, bo się nie opłaca, bo tam jest za mało tego wodoru. Jakby było ze 73%, to by się opłacało.
No ale tak było, a taka instalacja do zgazowania, proszę zobaczyć, to się nie różni od tego, chociaż tam było odgazowanie, a tu zgazowanie, więc to jest troszeczkę różnica. No, muszę powiedzieć teraz kilka słów o plazmie, to jest proces, o którym będzie mowa dzisiaj. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że przy zgazowaniu, zresztą przy wszystkich operacjach, które prowadzimy, to dotyczy również spalania. Im jest wyższa temperatura, tym to, co pozostanie w postaci tej spopiolarnej, już nie mówię o gazie, który dostajemy, jest czystsze. Proszę Państwa, trzeba o tym pamiętać, że ten oczyszczający ogień, o którym mówiłem, gwarantuje czystość tej pozostałości. Na pewno Państwo słyszeli o programie Terra Preta, później to się nazywało Biochar. Z różnych tam procesów pirolizy, spalania i tak dalej, karbonizat, czyli tą węglową pozostałość, ładuje się do ziemi, żeby zmienić obieg dwutlenku węgla czy węgla atmosferycznego, różnie to nazywają. Proszę Państwa, tylko że to jest tak, że wmawia się nam wszystkim, że to jest nawóz, że to zawiera, bo tam są rzeczywiście zagęszczone wszystkie mikroelementy, które były w roślinach wcześniej. Ale proszę Państwa, jest wiadomo i to wiedzą wszyscy, którzy się glebą zajmują, że jak się taki węgiel, ten ogniowy, nazwijmy to ogniowy karbonizat, ładuje do ziemi, to spada zawartość substancji humusowych. A to jest to, czego brakuje na ziemi, właściwie cała półkula południowa tego humusu jest pozbawiona. To powinno dawać do myślenia tym, co się zajmują węglem brunatnym, najbrudniejszym paliwem, jakie może być, bo taki kierunek czerwonej części tego do humusu jest bardzo, bardzo dobrym kierunkiem. Proszę Państwa, Gas Turbine World opublikował takie informacje, ile takich obiektów zgazowania na świecie było zbudowanych w latach 72-2007 w USA i poza USA i jak wyglądała perspektywa. Ja tutaj nie będziemy tego długo analizować, ale proszę Państwa, tych projektów zgazowania i właściwie niektórych elementach wszystkiego ze wszystkim, bo są węgle, które się nie nadają do tego, żeby, naprawdę się nie nadają nawet, żeby ten koksik robić, czy tam jak to się tam nazywa, biogrysik, czy inne te, tylko naprawdę trzeba to zgazowywać i współzgazowanie tego z innymi odpadami, pozostałościami przemysłowymi i nie tylko przemysłowymi ma ogromną przyszłość. Proszę Państwa, to jest ta Schwarzepumpe w Niemczech. Ona ruszyła to koło Merseburga w 1996 roku. Potem ze względów ekonomicznych wyłączono ją. Ona wróciła koło 2004 roku, znowu wyłączono. Ale cały czas uważa się, że przyszłość jest duża w tym. Powtarzam, decydowały czynniki ekonomiczne. Nigdy nie było zastrzeżeń do tego, że tutaj są problemy zanieczyszczenia środowiska, natomiast jak Państwo widzą, właściwie wszystko i z osady z oczyszczalni ścieków, przecież one się nie nadają na nowo. Spróbuje nam się wmawiać, że to ma być. Tam jest wszystko to, co niedobrego w tych ściekach było, a czego mikroorganizmy nie mogły przerobić. No mamy wszystkie odpady roślinne, gumy, farby, lakiery, te mieszanki niebezpieczne, no wszystko to, co nazywamy takim w przemyśle syfem, z którym nie wiadomo, co zrobić. Naprawdę wszystko to się daje w sposób racjonalny zgazować, tylko jest sprawa kosztów. No ale jeżeli mamy dopłacać do wiatraka, to ja wolę dopłacać do tego, proszę Państwa. Bo dopłacanie do wiatraka, to jak mówił trener, selekcjoner Wójcik, golimy frajerów. A przecież wracając do drugiego selekcjonera Górskiego, naszego największego trenera, jak złapiesz frajera, to go duszy, a jak go uduszysz, to go puść. Proszę Państwa, to się z nami, z naszymi podatkami dzieje. Także gaz, wodór, no oczywiście jest to symbol wodoru, to są lata 20, kiedy wiedzą Państwo, że Niemcy musieli wprowadzić wodór nie dlatego, że chcieli, tylko że Amerykanie założyli Hitlerowi embargo na chemię.
I dlatego była katastrofa Hindenburga i tak dalej. No ale to był wynik. Natomiast chciałem się tu pochwalić, dlatego że wspólnie z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej, z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, z Instytutem Ochrony Środowiska, przy pewnym udziale Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, zaproponowaliśmy taki kompleks przetwórczy do propylenu z analizami ekonomicznymi, ze wszystkim, a który wspina się ekonomicznie. To jest właśnie dla odpadów komunalnych, który jest podobny dla metanolu, który jest jeszcze bardziej opłacalny. No niestety myśmy to składali do takiego wielkiego biologicznego tam projektu i nie zostało to zaakceptowane, bo ktoś tam nam napisał, że kompostownik jest lepszy. Napisał, kompostownik jest lepszy i wszędzie, gdzie indziej ocenił nas maksymalnie, a tutaj z 5 punktów dał 1, bo lepszy jest kompostownik. Ja tego nie komentuję. Proszę Państwa, tutaj już nie będziemy się w to bawić. Chciałbym o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, a mianowicie o tym biorozkładzie. To jest taka pokazówka francuska, jak się właśnie taki poliskrobiowy kubek rozkłada, tutaj dni mijają, proszę zobaczyć, rozkłada się. Koniec. To jest odpad ostateczny. Proszę Państwa, nic nie rozkłada się do końca. I jak się boimy butelki z PET-u, która pływa w morzu, to bardziej się boimy tego, bo to będziemy pili, to będą jadły krewetki, to będzie w brzuchu dorsza i w wątrobie i wszędzie. To jest na temat biodegradacji. Kończę. Proszę Państwa, życzyłbym sobie i wierzę, że te metody współczesne z gazowania to zrobią tak, to też jest tego Roba Gonzalvesa obraz, że zamiast tam pieszo po tym moście donikąd iść, to popłyniemy właśnie z wiatrem tego gazu, który będzie powstawał. Dziękuję bardzo za uwagę.